Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję i jako pierwszy głos zabierze pan poseł Tadeusz Arkit z Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję bardzo, pani marszałek, pani ministrze, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej do projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i niektórych innych ustaw, druk nr 3033. Celem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji jest zapewnienie zgodności polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej poprzez usunięcie naruszenia polegającego na nieprawidłowej, zdaniem Komisji Europejskiej, transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53 przez WS z dnia 18 września 2000 roku w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zarzuty Komisji Europejskiej dotyczyły funkcjonującej w Polsce tzw. opłaty recyklingowej, systemu przyjmowania pojazdów przez stację demontażu, a także stosowania ołowiu w przedmiotach wyposażenia i częściach pojazdu. Do zaproponowanych zmian w ustawie związanych z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej należą m.in. rezygnacja systemu opłaty recyklingowej w obecnym systemie wpłacanych przez osoby fizyczne i przedsiębiorców prowadzących pojazdy, którzy nie mają obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów. Z tą zmianą związane jest zniesienie systemu dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rozszerzenie obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów na przedsiębiorców, którzy obecnie mają obowiązek wnoszenia opłaty depozytowej. Następnie wprowadzenie bezwzględnego zakazu stosowania ołowiu w przedmiotach wyposażenia i częściach pojazdu. Zapewnienie bezpłatnego przyjęcia do stacji demontażu pojazdów z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz odpłatnego przyjmowania przez stację demontażu części zużytych pochodzących z samochodów osobowych. Ponadto projekt przewiduje zmiany niezwiązane bezpośrednio z zarzutami Komisji Europejskiej dotyczące usprawnienia funkcjonowania systemu demontażu pojazdów, m.in. w zakresie doprecyzowania definicji, skonkretyzowania wymagań dotyczących odpowiedzialności producenta w umowach między wprowadzającymi a stacjami demontażu oraz uszczegółowienia wymagań w odniesieniu do punktów zbierania pojazdów oraz przeprowadzenia próby szczepienia pojazdów. Pozwolę sobie w tym miejscu zgłosić kilka tematów wartych podjęcia dyskusji i będę prosił pana ministra wstępnie o odniesienie się do nich. Szara strefa w recyklingu samochodów i pojazdów wycofanych z eksploatacji to jeden z bardziej istotnych problemów. Pozwolę sobie zadać kilka pytań, które mam nadzieję będą wstępem do debaty na forum Komisji. Jak wygląda finansowanie tego systemu w innych krajach Unii Europejskiej, jeśli dyrektywa Wrakowa nakazuje przyjęcie od właściciela pojazdu przez stację demontażu bezkosztowo? Jakie są proporcje w Polsce samochodów nowych do samochodów używanych? Czy nie warto rozważyć przeniesienia odpowiedzialności za osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu na wprowadzającego, a nie recyklera? Tym bardziej, że ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji jest jedynym aktem prawnym z zakresu gospodarki odpadami, gdzie za nieosiągnięcie poziomu finansowo odpowiedzialny będzie recykler. Klub Platformy Obywatelskiej pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt ustawy na etapie pierwszego czytania, równocześnie mając przekonanie, że nowelizacja ustawy powinna zostać poddana dyskusji, a w jej efekcie ewentualnym zmianom proponujemy przesłanie projektu ustawy do dalszych prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Gospodarki. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie pośle. Głos teraz zabierze pani posłanka Anna Paluch z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę pani posłanko. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw, zawarty w druku sejmowym 3033, jest odpowiedzią na zarzuty formalne Komisji Europejskiej z 2009 roku oraz uzasadnioną opinię dotyczącą nieprawidłowej transpozycji dyrektywy 2000/53/WE z dnia 22 marca 2012 roku. No i jeszcze to ostatnie ponaglenie z października, o którym również słyszeliśmy. Ale uzasadniona opinia to jest dokument sprzed bez mała 3 lat. Dlaczego reakcja na wytyki Komisji Europejskiej w sprawie niepełnego wdrożenia dyrektywy następuje dopiero po niespełna 3 latach? Dlaczego trzeba było aż zagrożenia postępowaniem przed Trybunałem, żeby właściwy projekt trafił nareszcie pod obrady Wysokiej Izby? O to przede wszystkim należy zapytać rząd, który na każdym kroku podkreśla swoją aprobatę, entuzjazm dla europejskich rozwiązań prawnych, kreując się przy każdej okazji na wzorzec europejskości. Ale jak widać, ta europejskość ma charakter tylko PR-owski, werbalny, nie znajduje potwierdzenia w praktyce codziennych działań rządu. Zarzuty Komisji Europejskiej co do niepełnego wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 roku w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji dotyczą głównie skierowania strumienia powstających odpadów do legalnych stacji demontażu, czyli dotyczą konieczności wyeliminowania szarej strefy w przetwarzaniu pojazdów wycofywanych z eksploatacji. Procedowany dzisiaj w pierwszym czytaniu projekt ustawy wprowadza zmiany w 6 ustawach. Ustawie z 20 stycznia 2005 o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawie z 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym, Prawie ochrony środowiska, ustawie z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie z 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych, z 14 grudnia 2012 roku o odpadach. W ustawie o recyklingu pojazdów projekt wprowadza m.in. nowe definicje, mianowicie wprowadzającego pojazd, ograniczając to pojęcie do producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców, po to, żeby uniknąć objęcia przepisami tych takich drobnych podmiotów, którzy wprowadzają na własny użytek dla eksploatacji własnej firmie, a także wprowadza się definicję wprowadzenie na terytorium kraju. Wobec wątpliwości co do kompetencji organów wskazano Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska jako organ właściwy do wydawania decyzji stwierdzającej niespełnianie przez pojazd wymagań technicznych zapewniających ochronę środowiska lub zdrowia i życia ludzi. Również Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ma być organem uprawnionym do kontroli podmiotów i podejmowania decyzji o wstrzymywaniu działalności w sytuacjach dość rozpowszechnionych, to znaczy gdy warsztat samochodowy gromadzi pojazdy nie kwalifikujące się do naprawy, a traktowane przede wszystkim jako magazyn części zamiennych lub przedmiot aukcji internetowych. Projekt doprecyzowuje zapisy dotyczące terminu wprowadzania pojazdu na terytorium kraju. Doprecyzowuje zapisy dotyczące zagospodarowania zużytych części, usuniętych samochodów osobowych, zasad ustalenia opłat przy przyjmowaniu zużytych części przez stację demontażu, klasyfikację podmiotów wprowadzających pojazdy. Przypomnę, że tutaj tą cezurą jest 1000 pojazdów, czyli podmioty dzieli się na podmioty wprowadzające mniej lub więcej niż 1000 pojazdów i uzależnione od wielkości tych podmiotów są obowiązki w zakresie zapewnienia punktów zbierania pojazdów i stacji demontażu. Przepisy doprecyzowują obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego stację demontaży. Określono ponadto obowiązki organów administracji w procesie wydawania przez chociażby starostę zezwoleń na zbieranie odpadów, m.in. obowiązek uzgadniania z marszałkiem województwa zastąpiono obowiązkiem zaopiniowania przez te podmioty. W związku z wprowadzeniem przepisu o opłatach za nieosiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu dodaje się w artykule 43a ustawy o recyklingu pojazdów przepisy określające sposób gromadzenia i przekazywania wpływów z tych opłat, a mianowicie na rachunku odrębnym w Urzędzie Marszałkowskim, a potem przekazywane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z zachowaniem 5% dla województwa. W ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego zmiany są w artykule 2 oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany w artykule 3 ustanawia się przepisy dotyczące dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów. Już kończę, Pani Marszałek. W ustawie Prawo ochrony środowiska z kolei dokonuje się zmian dotyczących nowych źródeł przychodów Narodowego Funduszu z wyżej wymienionych opłat za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, a wykreślenia dotychczasowych obowiązujących wpływów z kar pieniężnych określonych określone w artykule 53a ustawy o recyklingu. Artykuły od 7 do 13 i od 15 do 17 zawierają przepisy przejściowe normujące zasady rozstrzygania spraw będących w toku, działania przepisów wykonawczych, obowiązki podmiotów i właściwych organów administracji państwowej. Artykuł 14 zawiera przepisy karne w sprawie kar za niedołączanie do zawiadomień o podjęciu działalności w zakresie produkcji, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów, uwierzytelnionych kopii umów przedsiębiorcami prowadzącymi stację demontażu. To jest kluczowa rzecz, żeby po prostu wyłapać te podmioty, które są zobowiązane. Z kolei artykuł 18 normuje zasady wejścia w życie procedowanej ustawy. Mój Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość jest za przekazaniem ustawy do pracy we właściwych komisjach, to znaczy w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a także w Komisji Gospodarki. W końcu przepisy, które będziemy stanowić, dotyczą podmiotów gospodarczych, które też powinny mieć głos w kształtowaniu tych przepisów. Dziękuję pani posłanko. Głos teraz zabierze pan poseł Marek Gos z Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowna pani marszałek, Wysoki Sejmie, panie ministrze. W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego chcę przedstawić opinię do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Projekt ma na celu realizację dwóch obszarów. Mianowicie jeden wynika z obowiązku transpozycji dyrektywy już wspomnianej z tej mównicy, a drugim ważnym celem jest uszczelnienie rynku związanego z demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji, utylizacją zużytych części przez stworzenie odpowiedniej sieci legalnych stacji demontażu, do których powinny trafić wszystkie pojazdy wycofane z eksploatacji. Projekt ustawy zakłada m.in. objęcie regulacją przepisów o recyklingu pojazdów motorowerów trójkołowych, zmienia definicję wprowadzającego pojazd. Przez wprowadzającego pojazd zgodnie z nową definicją należy rozumieć wyłącznie profesjonalnych producentów, importerów oraz wewnątrzwspólnotowych nabywców, a nie jak obecnie osoby, w tym osoby prawne, które dokonywały wprowadzenia jednego czy kilku pojazdów na terytorium kraju na własny użytek. Zdefiniowano ponadto pojęcie wprowadzenia na terytorium kraju. W projekcie określono także zadania i kompetencje Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie nadzoru eksploatacji i demontażu oraz utylizacji pojazdów zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Do ustawy proponuje się ponadto wprowadzenie przepisów dotyczących zagospodarowania zużytych części pochodzących z samochodów osobowych. Projekt nowelizacji ustawy, jak już wspomniałem, określa zasady tworzenia sieci zbierania pojazdów, różnicując przy tym podmioty wprowadzające na dwie kategorie: do 1000 pojazdów w ciągu roku i powyżej 1000 pojazdów wprowadzanych w ciągu roku. Inne obowiązki w zakresie zapewnienia sieci demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przypisuje się tym samym mniejszym i większym przedsiębiorcom. Podmioty wprowadzające powyżej 1000 pojazdów rocznie będą zobowiązane do zabezpieczenia co najmniej 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów w województwie w różnych miejscowościach. Wprowadzający do 1000 pojazdów rocznie zobowiązany będzie do zapewnienia 3 punktów demontażu lub zbierania w trzech różnych miejscowościach. Tak więc większe firmy będą miały obowiązek mieć podpisane umowy na demontaż lub zbieranie pojazdów z 48 podmiotami w kraju, mniejsze natomiast na terenie regionu, a więc na terenie mniej więcej województwa. Wprowadza się tym samym dla wszystkich podmiotów obowiązek zapewnienia sieci. Dotychczas część firm wprowadzających pojazdy do eksploatacji objęta była obowiązkiem uiszczenia opłat. Przepisy mają regulować także kwestie treści zakresu umów między wprowadzającymi pojazdy a stacjami demontażu oraz stacjami a punktami zbierania pojazdów. Ważnym rozstrzygnięciem jest rezygnacja w procedowanym projekcie z wnoszenia opłaty przez podmioty nie będące przedsiębiorcami, które dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu. Projekt ustawy precyzyjnie określa sposób wyliczania opłaty, stanowiąc swego rodzaju karę za brak stosownej sieci. Wprowadza się generalną zasadę niepobierania opłat przy przyjmowaniu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz określa przypadki, w których opłata może być pobrana. Projekt ustawy reguluje kwestie dotyczące przyjmowania do demontażu pojazdów niekompletnych. Ustawa określa również inne obowiązki ciążące na punktach zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niezbędne do prowadzenia działalności w tym zakresie zgody i pozwolenia, a także proponuje określone właśnie w projekcie sankcje za niestosowanie się do przepisów prawa zawartych w projekcie tej ustawy. Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego jest za procedowaniem dalszym projektu rządowego w Komisji Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję Panie Pośle.